Siemanko ludziska, z tej strony i witam was w takim krótkim materiale z wyzwania budowania składu. Wykonamy sobie dzisiaj wspominkowego kompanego, którego karta je wyszła z okazji, no powiedzmy, świetnego sezonu 2011 na 2012. Naprawdę ta karta wygląda świetnie, 94 obrony, 93 fizyczności, 70 tempa, no to jest chyba najgorsza statystyka ale jeśli chodzi o samą defensywę, no to karta wygląda wybornie. Ma chyba około 1,90 m wzrostu, więc powinien sobie dawać radę. W pojedynkach główkowych jest niesamowicie silny. Na to wyzwanie wydałem praktycznie 91 tysięcy, no bo resztę kart miałem w klubie. Wiem, że pewnie w opinii niektórych przepalam dość użyteczne karty, oczywiście te moje niewymienne, no ale szczerze, albo bym ich nie używał, no albo nie gra mi się nimi dobrze, więc po co mam na siłę trzymać je w klubie. Jak mogę je przepalić na kartę, które, którą zdecydowanie chcę używać. Tutaj musimy wykonać dwa wyzwania. To wyzwanie obywatele jest dużo droższe niż The Rode Devils. Więc zacznijmy od tego w teorii droższego. Uzyskamy za to kartę, no i dwie paczki, z których pewnie nic nie poleci, ale co tam. Tutaj skład już jest gotowy. Tutaj Chan. Idzie na przepałkę, bo nie grało mi się nim najlepiej. Wiem, że wielu go bardzo ceni, no ale mi akurat tą kartą nie grało się dobrze. Cieszę się, że za te wymiany fut w tym miesiącu był akurat SUSO. Przepaliłem 6 kart na SUSO i nie musiałem inwestować w wysoko ocenionego Informa, co mi się zdecydowanie podoba, bo trochę pieniędzy zaoszczędziłem. Część kart mam niewymiennych w klubie, niektóre musiałem kupić, ale to były drobne inwestycje, tak naprawdę, jak mówię, na całe to wyzwanie. Wydałem 91k, a na futbine kosztuje około 250, więc naprawdę sporo zaoszczędziłem. No, około 160 tysięcy, no przez to, że miałem te karty w klubie. No tutaj Falco też mi się grało średnio, no i nie widzę sensu go trzymania. Bala no nic wielkiego dla mnie nie grał, więc też warto było go przepalić. No i wykonaliśmy pierwsze wyzwanie, ale paczkę otworzymy na sam koniec. No i czas na drugie. Też już skład będzie ustalony, żeby na to nie tracić czasu. No tutaj przepalam taliszkę i George'a Wea, jeśli chodzi o te karty CarniBal. No bo tak naprawdę taliszki nie potrzebuję, praktycznie im nie grałem. Przyjemnie gra mi się Benarfom, więc to jego będę wpuszczał jako zmiennika na środkową pomoc ofensywną. A Wea, no niczym specjalnym się nie wyróżnił, jak zagrałem nim jedno spotkanie. No dostał czerwoną kartkę w 4 minuty, więc to jest chyba jakiś mój rekord. No więc tyle. No. Nie żałuję tych kart. Cieszę się, że uzyskam kompanego. Są o nim tak naprawdę podzielone opinie. Jedni piszą, że gra świetnie, drudzy piszą, że gra fatalnie jest klockiem. Jak będzie, przekonam się sam. Jest to moja pierwsza karta flashback w obecnej edycji gry, więc mam nadzieję, że będzie świetna. Ale wiadomo, marzenia nie... trzeba mieć marzenia no i liczyć, że zawsze taka karta będzie dobra, bo nie mamy co z nią zrobić tak naprawdę. No i jeśli chodzi o mój skład, to idealnie będzie się zgrywał, bo na prawej obronie mam Walkera. No, i fajnie tam będzie mu zapewniał zgranie. No i teraz otrzymujemy tą kartę 91 overalla. Oczywiście, jak wiemy, gracz z Belgii na pozycji środkowego obrońcy, nie jest to zaskoczenie. Wemsound Company, oj dobrze, że się nie skontuzjował, bo u niego kontuzje to chyba największy problem w całej karierze. 94 obrony, 93 fizyczności. Z tego co kojarzę, to on ma 99 siły, więc naprawdę ma moc ten piłkarz. No, i uzyskaliśmy tą kartę. Tak jak mówiłem, metr 90, m, statystyki średnia w ataku, raczej pracowitości średnia w ataku, wysoka w obronie, tak powinno być. Nogówki na poziomie 92, skoczność 82, siła 99, agresja 99, wytrzymałość 75, tragedii nie ma. Krycie 96, odbiór 94, wślizgi 92, przechwyty też powyżej 90, więc mam nadzieję, że ta karta będzie odbierała wiele piłek. No i mam nadzieję, że podniesie poziom mojego składu, ale jak będzie, zobaczymy, pewnie napiszę Wam za kilka dni na zakładce społeczność, jak gra mi się tą kartą. Przed nami dwie paczki, oby tam były chociaż raz ekrany, no bo niczego wielkiego tutaj nie oczekuję i patrzymy, są ekrany, przynajmniej tyle dobrze. Czarnogóra, czyli Sawić, tutaj nie ma innej opcji. Zbytnio się nie można cieszyć. 83 Overall, gdyby było 84. To byłoby zdecydowanie lepiej. A kto tam jeszcze będzie w tej paczce? Bender, Batalia, Bongartlinger. No, Austriaków to trzeba pokonywać. Ginczek, Abdulrahman, Diabi. Mnóstwo kart, ale czy któraś jest użyteczna, śmiem wątpić. No i wysyłamy wszystkich na listę transferową. Potem zastanowię się, co z nimi zrobić, tak naprawdę. No i czas na drugą paczkę. Może trafimy jakąś legendę. Zobaczmy kto będzie czekał na nas w środku. Są ekrany, nie ma nawet ekranu, więc jest to dramat. Anglia. Środkowy pomocnik ofensywny Jesse Lingard. A już miałem nadzieję, że dwa razy chociaż trafią się ekrany. Ale nie ma tak dobrze. Cieszę się, że pozyskałem kompanego. Pewnie niedługo dam wam znać jak spisuje się ta karta. Czy warto było wykonać to wyzwanie? Na tę chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo jeszcze tą kartą nie grałem. Możecie mi napisać. Jak myślicie, czy słusznie postąpiłem przepalając takie karty na jedną kartę belga? No, ale tak naprawdę ja nie żałuję, no bo i tak tych kart bym nie używał, a po co mają mi zalegać w klubie? Pojawiło się fajne wyzwanie. No i chciałem je wykonać. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następne. Trzymajcie się.